Cześć wam w dniu kolejnym. Pozajmowaliśmy już wszystkie szalunki. Tak to generalnie wyszło. Linia jak najbardziej jest, nawet sznurek zresztą przykładałem. Więc wszystko w jak największym porządku. I można po trochu zaczynać obsypywać. Tutaj inwestor zdecydował, że będzie sobie to ręcznie po troszku obsypywał. Ma na to czas. Niech to zajmie tydzień. Nie ma to znaczenia. Po troszku obsypywać, ubijać to i niech sobie te słupy też przewiewa. Ich tutaj z zewnątrz nie izolujemy. Nie ma takiej potrzeby. Tu będzie budynek drewniany i tak na tych stopach z około centymetra do dwóch nawet wyżej od betonu. Więc jedyne co to można ewentualnie słupy od spodu zaizolować lub ten słup na górze od podciągania kapilarnego i tutaj powoli można już działać. Ten temat mamy zamknięty. No i idziemy, startujemy teraz z murowankiem. Aura dzisiaj niepewna jest, dopiero przestało kropić, ale może coś damy radę zrobić. Sznurki już popuszczane, także bierzemy narzędzia i lecimy po kolei. Tam już powoli sobie to porozkładaliśmy, kilka sztuk. No tutaj będę brał spolety, ale tam no niestety trzeba będzie nosić tamtą stronę. Wybiorę młoteczek, poziomiczkę i lecimy z tym. No i co, i ciśniemy ten temat. Tutaj to już zabawa, teraz jak mamy tu sznureczki. Winkiel od razu zrobiony. Tu już tylko do sznurka ustawiamy. Poziomuje górę, kontrolnie można przy winklach sprawdzić z zewnątrz pion. Bo to w zasadzie najważniejsze. I bez pośpiechu tutaj, bo to jednak trochę waży. Pierwszy zawsze trochę dłużej schodzi. Każdy kolejny już idzie szybciej. Tu mamy fajnie, bo ładnie utwardzone, to można spokojnie taczką sobie jeździć. Zostawiamy tam tylko jedno takie pole na sam koniec do uzupełnienia, żeby mieć cały czas komunikację. No i ogień bloczek po bloczku. Na kilka nałożymy. No. I to wybieram, żeby z zewnątrz mieć taką trochę ładniejszą, bez tych stróbków w stronę. Spoina jak zwykle na rękę, na szerokość ręki. I tutaj tak naprawdę każdy ma swój jakiś tam sposób na to. I milimetr od sznurka i następny. Warto przy układaniu następnego też wrócić do poprzedniego wzrokiem, żeby zobaczyć, czy się nie przesunął. No i co, i tu już metry lecą. Pierwszy najgorszy mówię, bo tutaj raz, że trzeba tą spoinę bardziej zbierać, a dwa to najniżej trzeba się schylać. I następny. Nie wiem czemu, ale lubię murować bloczki. W
fakt, że nie jest to fizycznie lekka robota, ale lubię. I tutaj nie trzeba wcale mocno uderzać. Ona się, ta zaprawa się rozpływa leciutkimi uderzeniami. Oczywiście chyba, że zrobicie sobie tak gęstą, że trzeba będzie to tłuc 5-kilowym młotkiem, nie? Tutaj oczywiście jak gdzieś tam troszkę będzie odchodziło od poziomu równolegle, tu nie ma to większego znaczenia, aby nie było to jakoś tam nie wiadomo jak duże te odchyły. Ale ten milimetr czy dwa, to też nie ma co się za bardzo nad tym spuszczać, no bo przyjdzie zaprawa na następnym. I następny, i następny. I zobaczymy, ile damy rady dzisiaj zrobić. Ja mówię, to jest ciężka fizycznie praca, tutaj zawodów nie ma co robić. Czasami są takie proste ściany, że da się pogonić, a czasami w ogóle. No i co któryś można odchylić sznurek kontrolnie, sobie spojrzeć, chociaż one mają, mówię, mają takie banany z zewnątrz też. I najważniejsza jest zawsze ta górna krawędź dla nas, która idzie po sznurku. Co to? Jak ktoś chce, to może nakładać sztychówką, czymkolwiek sobie chce, robić zawody. Ja robię to na spokojnie. I też to idzie na spokojnie, 200 sztuk jak w dzień się położy, to jest już naprawdę dobry wynik. Wcale nie trzeba więcej. My to w sumie z 15 minut murujemy, może trochę mniej. No i już kawałek winkla jest. Kolejny już wyżej, już trochę lepiej. Tej zaprawy też trochę mniej się nakłada. Już na warstwach kolejnych. No i oczywiście na rdzeniach strzępia. Tam akurat wyszło tak, że bez docinki wyszedł i następny będzie wysuwany. Lekko. Tutaj uważam, że też nie ma co wszystkiego mieć aż tak mocno pod ręką, no bo też czasami trzeba się wyprostować, troszkę poruszać, bo najbardziej plecy bolą od takiej roboty właśnie w miejscu. Chyba tej taczki starczy na tą część. Opa. Dzisiaj, żeby chociaż pogoda dała nam zrobić pierwszą warstwę, to już będzie świetnie. To już będzie naprawdę świetnie. O, no i co? Lecimy dalej. Spójne robimy zawsze później.
tak jest nam wygodniej. No tu jakiś strupek, trzeba od razu zebrać go. I najważniejsze, jak przy każdym murowaniu, to bloczek nie może dotykać sznurka. I następna. Konsystencję też każdy musi pod siebie dobrać. Jeden woli gęstszą, drugi rzadszą. Jak jest suchsze powietrze, trochę cieplej, nie ma takiej wilgoci jak teraz, dzisiaj, to muruję w ogóle bez młotka. Już kolejne warstwy, no to wtedy już idzie trochę rzadsza ta zaprawa. Ale jak jest tak jak dzisiaj, na pewno musi być taka już trochę bardziej plastyczna. No i niezbędnym tematem jest młotek z Biedronki. Bez niego to nie szłoby murować w ogóle. Dobra, dowierzysz to najwyżej. Już na tamten róg poleci, nie? Opa! Robota spokojna, bezstresowa. Z grubsza do sznurka można sobie tak ustawić. Im bardziej się przykładamy na każdym etapie, na każdej warstwie, tym bardziej później nam to procentuje. I tego nikt i nic nie zmieni. Już tu musimy trochę przerzucić, bo już mamy za dużo tego materiału. Hop. I następny. No i co, i tu w kółko to samo w zasadzie. Następny tutaj robimy już przepust na kanalizację. Trzeba też o tym pamiętać. I przepust na prąd. I o tym też trzeba pamiętać. Prąd to będzie z drugiej strony. Tam będzie prąd. I to też będzie już na drugiej warstwie. Wrzucimy. Te przepusty. No i co? Jeden winkiel jest. I teraz lecimy. Tutaj następny już od razu w tą stronę cały zamkniemy. I lekko, miło i przyjemnie. Lekko, miło i przyjemnie. Dobrze padać, na chwilę przystało. I
i tutaj dolatujemy już do połowy i z tamtej strony winkiel zaczynamy i to będzie w środku docinka. I ponakładamy sobie trochę, bardzo pomocne są te ławice, warto jest poświęcić chwilkę, szczególnie przy pierwszej warstwie na to. Ułatwia robotę i to dość mocno, bo nie trzeba latać, przemierzać przez godzinę czasu, czekać aż one zwiążą trochę, żeby sznurek zaczepić, bo się mogą poprzesuwać. Sznur też możemy naprawdę potężnie napiąć. Pyk. No i dobra, przełożymy sobie parę sztuk. Opsa. I tu wystartujemy tak samo, czyli w tą stronę. O. I do sznureczka. Tu na razie można to zrobić bez poziomki. Jeszcze. I teraz poziomiczka. Jest. Ładnie do sznureczka. I tu można, ewentualnie niekoniecznie, bo one, mówię, tutaj pieją. Pion jest jak najbardziej. No i co? I następny. I następny, i następny, i następny, i następny. O, tutaj jakoś mało tej zaprawy. Mi się wydaje, może i wystarczyłoby w sumie. Może i by wystarczyło. Można nawet robić tak, że jak macie większą ekipę, to jeden cały czas układa, chociaż to też niewygodne jest. Jeden cały czas układa, a drugi tylko z poziomicą to ustawia. Ale to też musi być dość wilgotno albo naprawdę wysokie tempo i wtedy plecy o wiele mocniej obrywają. Jest. Tutaj już każdy musi sobie sam wybrać sposób. Tak samo jeśli chodzi o to, z czego murujemy, czy z staczki, czy z wiadra, czy z kastra, czy z kastry, to też zależy od warunków, jakie są. Na poprzedniej budowie mieliśmy tyle ścianek i pełnych, że tak naprawdę nie bardzo była możliwość latać tą taczką. I wygodniej nam było to robić z kastry. A tak jak mamy tutaj, to jak najbardziej. Jak najbardziej zdaje to egzamin. Pyk. O, jeszcze parę sztuk i pierwsza długa gotowa. No oczywiście prawie, no bo trzeba jeszcze pospoinować, nie? Pyk. Dobijając wartość, cały czas kontrolować to, co się dzieje przy sznurku.
tu z zewnątrz, później ten sam spłótek ona troszkę przyłapuje i już przy spójnowaniu to wtedy warto jest to ściągnąć, no bo teraz jeszcze one trochę pływają. No w sumie to tam mogę do połowy zaraz dolecieć. No bo przynajmniej jeszcze jeden wrzucę z tej taczki. Hop. Jakaś impreza chyba, co? Wiejskim. Na stadionie wiejskim. No i tu na następny dokręcę 14 wyżej kreseczka i tak samo pion przeniosę poziomiczką i od razu też sznurki puszczam. I spoko. A kolejne warstwy to już zobaczymy. Albo wyciągniemy winkle, albo coś sobie po prostu dokręcimy. Jest. No i co, i lecimy tak dalej. Włączymy się trochę później, jak już coś tam wymurujemy. No i tak, moi drodzy, pogoda się utrzymała, także udało nam się trochę podziałać. Pierwsza warstwa gotowa, poza tamtym wjazdem, który, tak jak mówiłem, zostanie zrobiony na sam koniec, wypełniony. Tutaj zrobimy taką wnękę do samej góry, do samego końca wymurujemy i później staniemy już na tą wnękę, tylko od poziomiczki sobie ją zrobimy, od łaty. I tyle. No i trochę zaprawy zostało, to od razu wystartowaliśmy tutaj na tym winkielku 6 sztuk. I tutaj się podnosimy, tak jak mówiłem, 14 cm do góry, druga kontrłatka, pion i od razu sznurek bez zabawy w winkle. Dalej do samej góry będziemy tak robili. Od wewnątrz zostaną dokręcone jeszcze kontrłatki wyżej. I w ten sposób będziemy to sobie przenosili zdecydowanie szybciej niż bawić się z ustawianiem każdego winkla. Tak od razu puszczamy sznurek i od razu lecimy całą pełną warstwę bez zabawy. I w ten sposób to będziemy wykonywali. 140 kilka sztuk, prawie 150 sztuk na pierwszy dzień poszło. Także jak pogoda by pozwoliła, to w następnym tygodniu mamy po ścianach i można szykować wieniec, zbrojenie, szalunki i szykować się do izolacji. Robi to robotę, wam powiem, tę ławicę. Jak jest możliwość je zrobić, to jak najbardziej. W zasadzie nawet jak robimy tak, że mamy całe ławy odkryte, nie mamy to zasypane, tak jak mamy tutaj, to też można sobie przykołkować jakieś tam deseczki do ławy i też w ten sam sposób zrobić. Z tym, że to ma sens, jak nie ma aż tak dużo tych winkli, bo jak jest naprawdę dużo, to nie wiem, no to trochę zabawy jest wtedy z tymi ławicami, no ale za to później na narożnikach to procentuje. Także no w zasadzie ma to sens. Bloczki już też poroznoszone na kolejną warstwę, ubywa ich w oczach. Także co, trzymajcie kciuki za pogodę. My też trzymamy łapeczki w górę, pamiętajcie, jak jesteście nowi na kanale, zostawcie subika, a my działamy dalej.